Witam Was w grze Eversion. Dosyć krótka, ale bardzo przyjemna gierka, którą ostatnio sobie na Steamie zakupiłem, jak widać, najnowsza wersja tej oto gry. Można też pobrać ją w starszej wersji za darmo. Jednak no, ta wersja no, wygląda po prostu ładniej. Więc myślę, że gra jest na tyle krótka, że uda mi się ją zaprezentować podczas tego jednego filmu. Więc zobaczmy, co nas tutaj oczekuje. Więc to jest nasz bohater, zwie się, jeśli dobrze pamiętam, Ziti. I już na pierwszy rzut oka można zobaczyć, że no gra dosyć się przypomina takie starsze platformówki, jak na przykład powiedzmy Mario. Czyli mamy takie zwykłe poziomy platformowe. Zwykli przeciwnicy, jakieś tam znajdźki do zyskania. No i dojście od prawej, od lewej do prawej strony ekranu, do tej oto białej flagi w tym przypadku. No, ale ta gra ma jednak nieco więcej do zaprezentowania. Jak widać, mam 18 na 22 klejnoty. I tamte dwa, które są tam od do góry, tak trochę słabo, żeby się do nich dostać, ale właśnie tutaj pojawia się dosyć ciekawy aspekt tej gry, ponieważ, jak można zobaczyć, na tej mapie można znaleźć pewne punkty, które są tak oto podświetlane, gdy naciśniemy specjalny przycisk, który, jak można usłyszeć, coś tutaj z muzyką jest nie tak, trochę niebo zmienia kolor w tym oto punkcie. No i w ten oto sposób możemy przejść do tak jakby drugiego wymiaru tego oto świata. Całkiem ciekawa rzecz, w której zasady świata, jak widać, działają nieco inaczej i tutaj można spokojnie skakać sobie po chmurach. I tych oto światów będzie o wiele więcej tych całych wymiarów w tej oto grze. I początkowo może się wydawać, że to będzie taka milusia, wesoła platformówka, ale pojawią się pewne komplikacje, jeśli chodzi o ten oto świat, bo jak widać, no teraz wygląda to już nie aż tak wesoło jak wtedy. Teraz wszystko jest bardziej takie poważne. I w każdym poziomie można zdobyć taki oto sekret, takie oto literki, które ułożą na końcu słowo Eversion. W każdym poziomie można znaleźć jedną, więc tak, postaram się zebrać wszystkie klejnoty i wszystkie sekrety na danym poziomie. Dobra, tutaj nie przeskoczę, bo ta chmura mi przeszkadza, więc od razu wrócimy do tej oto wesołej części tej oto gry, którą no, ta wesoła część gry jednak będzie niezbyt często przez nas widoczna. W każdym razie pierwszy poziom ukończony. Jest ich ogólnie 8. Więc raczej szybko przez nie przejdziemy. Nie są to zbyt długie poziomy. I ci przeciwnicy, których tutaj widać, no w sumie jedyni przeciwnicy, jakich spotkamy. Będą jeszcze takie inne przeszkadzajki, ale no ciężko je nazwać przeciwnikami, tak ogólnie. Dobra. Zabijanie przeciwników nie jest jakoś bardzo ważne, ale piękne. No to przy okazji od razu pójdę po literkę, która znajduje się tutaj. Okej. Śmierć nie jest czymś bardzo... Czemu to się nie chciało od razu? Nieważne. Śmierć nie jest jakoś bardzo karana. Nie tak jak na przykład w Dark Soulsach. Tutaj no,
po prostu zaczynamy od checkpointa i to tyle, nie ma żadnego limitu żyć czy coś. A ta chmurka mnie nieco tutaj zaskoczyła. Okej, tutaj są drzewka, które są zarówno w tym świecie, jak i w tym świecie. Więc... no, za momencik coś na to zaradzimy. Tylko zbierzmy te klejnoty. O, no i... właśnie. Tutaj mamy kolejny taki punkcik. Punkcik Eversea, który prowadzi nas, no już do takich... jesiennych, powiedzmy, klimatów. Góry są takie trochę jakby dziurawe. Jakby jakieś worms tam strzelały do siebie. Okej, i w tym świecie, jak widać, te oto drzewka już... no, nie są zbyt żywe. Straciły swoje liście. Tak samo kwiatki już powoli umierają. No, to tyle, jeśli chodzi o ten poziom, okej. Tak, one pójdą bardzo szybko, więc nie sądzę, że przejście tej gry zajmie jakoś bardzo długo. Okej, tutaj zaczynam od wymiaru drugiego. No, od razu możemy przejść tutaj. Okej. Tutaj czeka nas takie malutkie przejście pomiędzy tymi światami. Okej. Tutaj znowu poziom trzeci. Tego murku nie mogę zniszczyć tutaj. Więc zapewne upramy się z tym za momencik w kolejnym wymiarze, który za chwilę spotkamy. Okej. I oto jest on. I tutaj już troszeczkę wszystko jest... no, nieco martwe, jak można zobaczyć. Dobra, ty tutaj... otworzę przejście sobie i pójdę... pójdę tam... na poziomie trzecim. Tak, bo wtedy będę mógł skakać po chmurach. O, właśnie. A to mi się przyda. A ty znikaj. No, chyba jest jeszcze jeden przeciwnik. Tak. Dobra. Więc ciebie potrzebuję, bo dzięki tobie zdobędę kolejną literkę. Która jest tam do góry. O, właśnie. Proszę bardzo. Teraz znowu się przedostać przez te wymiary. O, tutaj, dobra. Nie, w sumie to tego nie potrzebowałem. Tutaj od razu mogę przejść. Okej. No tutaj, tutaj już można przechodzić spokojnie przez chmurki, nie ma drzewek, więc... calutkie przejście jest już nam odblokowane. Więc... tak, to jest bardzo... fajny pomysł na grę, według mnie. Pomysłowy. Każdy świat działa swoimi zasadami. Dobra, tutaj potrzebujecie, żeby przeskoczyć na drugą stronę. Więc dobrze by było, gdybyś się nieco poruszył. Zobaczmy. Może jeszcze trochę, żebym miał pewność, że doskoczę. Tam są klejnoty, których potrzebuję. No, tyle chyba wystarczy. Tak, to wyszło. Okej, teraz mogę tutaj spokojnie się przedostać. Skocz na chmurkę, dziękuję. No. I te oto kryształki mogę zdobyć. Świetnie. Pyk, pyk. Czy ja mogę teraz tędy przejść? No tak trochę słabo. I chyba tutaj utknąłem. No, śmiesznie. Tam nie mogę się dostać. Czy ktoś może mnie zabić, czy coś? O, dziękuję. A tutaj mamy punkt. Eversea i... może zanim go uruchomię, to jeszcze ten oto blok wysunę.
a raczej tamten klejnot. Oki. Dobra. No, przypuszczam, że przed tym raczej powinniśmy zwiewać. Tędy? No tak. No to jeszcze raz. No tutaj w sumie można zrobić taki oto ładny trik. I tu jeszcze ostatnie klejnoty na ten poziom. I uciekamy stąd. Świetnie. Poziom trzeci zakończony. Oki. Ups. Wymiar piąty. Tu już w ogóle nastaje jedna wielka zagłada tego świata. No tak. Te łapska, które wyskakują z piekieł i chcą nas dorwać. Tu już zaczyna się całkiem rocznie. Jeszcze nie można wydobyć klejnotów. Więc dopiero zaczyna się śmiesznie. Od wymiaru piątego takie łapska będą nam ciągle tutaj wyskakiwały. I to będzie dosyć męczące. Tutaj pamiętam, że... Szlak. Pamiętam, że jeden fragment tego poziomu jest dosyć... no, bardziej wymagający. Dobra, ta łapa jest tutaj od razu blisko. Okej. Pięknie. A, no i mogę przeskakiwać przez to czarne, tylko ta łapa nas zabija, jak widać. Oki. Dobra. No tutaj też oczywiście można niszczyć chmurki. Tutaj już w ogóle wszelka roślinność umarła. Chmur już w ogóle nie widać. Przeciwnicy stają się zombie. Okej. W sumie to zapomniałem o literce. Właśnie sobie przypomniałem. Więc wypadałoby się jeszcze po nią cofnąć. Pamiętam dokładnie, gdzie jest, a jest na początku poziomu. Trzeba tutaj pójść w lewo, żeby zdobyć R-kę. Świetnie. A punkt Eversi prowadzi nas z powrotem do wymiaru czwartego. Znajduje się... no już na sam koniec poziomu. Wtedy dopiero będę mógł wydobywać klejnoty stąd. No. Znakomita robota. Aha. Może ja przeskoczę dołem, będzie bezpieczniej, mimo wszystko. Tutaj w sumie nie mogę. Tutaj muszę iść górą. Idźcie z tymi łapami. Dobra, tutaj jest checkpoint, więc jakieś pocieszenie. Okej, tutaj mamy dosyć niezbyt przyjemny moment, ale dobra, przeskoczyłem tutaj. Tutaj dosyć łatwo tą łapę zahaczyć. Dobra. Tutaj na szczęście ich już nie będzie, więc mamy spokój. Dobra. No, okej. Prawie spadłem, ale dobra. Udało mi się to przejść. Bez większych problemów, bo zwykle zahaczam o murki i spadam. No, w tym przypadku już spadałem wcześniej. Zahaczałem o te łapy i umierałem. Ale dobra. Jeszcze dwa klejnoty. No właśnie, są tutaj. Tutaj już w ogóle nie można przejść. Takie oto krzaczki, które kiedyś były takimi ładnymi kwiatkami. Blokują drogę. Od wymiaru piątego, jak widać, one znikają. Co może być dalej? Jakie jeszcze niespodzianki w kolejnych wymiarach nas czekają? Jak ten świat może się jeszcze coraz bardziej pogorszyć? No
No za niedługo zobaczycie. No... Tutaj możemy sobie to zebrać. Oczywiście... W tym oto świecie znowu byśmy nie dali rady. Ale ta... Mamy tutaj malutki problem, bo są te oto murki. I w tym... A nie. W poziomie w ogóle... Znaczy, no w tym oto wymiarze piątym, w którym obecnie jesteśmy, góry w ogóle wyglądają jakby zaczynały żyć, ale dobra. Jeśli wciskamy przycisk od zmiany świata, no to już nie możemy zobaczyć, gdzie takie zmiany można znaleźć. Tutaj można to zrobić, ale od świata piątego już nie, więc tutaj trzeba bardziej skupić się na szukaniu tych punktów. No i właśnie tutaj jest punkt do świata szóstego. No tutaj już troszeczkę świat zwariował. Te chmury, te góry. I kolczaste kwiatki. Ale myślę, że cofnę się z powrotem. Cofnę się tutaj z powrotem, tak? Myślę, że jest o wiele ładniej. Tak jeszcze ładniej. Zbiorę eskę. Ale i tak będzie trzeba tutaj wejść przez wymiar szósty mimo wszystko, bo nie będziemy mogli ukończyć poziomu. Szlak. To wyszło. Pyk. Świetnie. I jeszcze zostałeś ty. Okej. Teraz można już przejść ten poziom normalnie, tak jak powinniśmy. Czyli przechodząc tutaj do mrocznych sił mocy. I przeciwnicy już no, wyglądają dosyć okrutnie. I krwawią. Tak samo my krwawimy. Dziękuję. O. I w ten sposób możemy się tylko przedostać tutaj. Milusia platformówka, prawda? No, taka się prezentowała na początku. No teraz już taka wesoła, no zdecydowanie nie jest. Okej, tutaj muszę sobie przejście otworzyć. Świetnie. Chyba wystarczy. I ta muzyka. To już zaczyna się. Jeden wielki koszmar. Okej, tutaj jest punkt. Mruga mi to wszystko. No, nieco lepiej, ale wciąż nie mogę tego wydostać. O, a tutaj jest punkt. No i teraz już poziom będziemy mieli zakończony. W sumie to oprócz tych podstawowych poziomów można również tworzyć własne. Jest specjalny edytor do tego. Więc no, można się później wciąż przy tej grze dobrze bawić. Tak samo mamy tutaj wyzwania czasowe. I możemy oczywiście walczyć z innymi. Na Steamie oczywiście te wszystkie czasy są zapisywane. Okej, no to... No to mamy wymiar siódmy. I klejnociki zmieniły się w czaszki. Liczba punktów zniknęła. O, i latające łapska. Dobra. Nie zabijajcie. Spokojnie. Bez nerwów, ja jestem tylko gościem tego świata. Nie chciałem wam przeszkadzać jakoś szczególnie. I kamienie ożywają. Mają oko... Czy to jest oko, czy usta? Nie wiem. W każdym razie, no... Teraz to jest jedno wielkie piekło. Zdecydowanie. Jeszcze ta czerwona krwistość, która nas goni. No.
jest zabawnie. Okej. Okay. O, zebrałem! Zebrałem. O, i jeszcze tak. Teraz nie ma już pięknego napisu gotowy. Podczas nie, nie goń mnie. Podczas przegrywania. Teraz są bardzo milusie napisy, które mogą wywoływać pewne ciarki. Zdecydowanie. Game over. No, tego momentu nie lubię. Mamo, pomocy! O, dobra, mam to. No leć, leć. Dobra, tutaj jest punkty wersji. O, świetnie. Punkty wersji. Sportem do tego wymiaru, ale... już wydaje się nieco bardziej przyjemny niż to, co było przed chwilą. Tam w ogóle nie ma już muzyki, jest tylko bicie serca. Ach. Ale dobra, tutaj literka I. I zaczynamy od tego to wymiaru w świecie siódmym. Poziomie siódmym. Od wymiaru siódmego. Tutaj to jest chyba najdłuższy poziom, w którym będzie trzeba się też nieco cofać, żeby wszystko pozdobywać. Bo w tym oto poziomie będziemy się cofali między wszystkie możliwe światy, jakie do tej pory znamy. Więc będzie całkiem interesująco. Tutaj na razie tych oto czaszek nie mogę zdobyć. No, bo te murki się zniszczą. I to się nie skończy zbyt owocnie dla nas. Nie ma kamienia. Dobra. Kamieni już nie ma, więc nieco będzie większy spokój. Dobra. Mam to, ale no... nadal przydałoby się, żeby te łapska się nie pojawiały. Ale chwilowo chyba nic nie zrobię. Dobra, tam... tutaj jest punkt ewersji, ale... na razie chciałbym... pewne murki zniszczyć, które są... tutaj. Okej. Okay. Ciebie też zniszczę przy okazji. A tutaj... tutaj znajdę kolejną literkę, która jest oto w tym miejscu. Mamy O, został tylko jeszcze do zdobycia N w poziomie ósmym. Okej, okay. Dobra. Mam dosyć tej muzyki, więc szybko do punktu wersji. No, o wiele lepiej. Teraz jak się cofamy do tej światy... początkowo, które wydawały się niezbyt przyjemne, teraz no, są o wiele bardziej przyjemne. Zdecydowanie. Czy tutaj coś znajdę? Nie, tutaj niezbyt. Okej, okay. Was mogę zdobyć. A tam do góry wskoczę, no nie teraz. Chociaż... a nie, nie mogę. Nie mogę tutaj wskoczyć, nie ma... pewnie jakiegoś krzaczka, który mi to pozwoli zrobić. Okej, więc gdzie znajdę kolejny punkt? No tu jest do poziomu szóstego, więc może lepiej nie. Okej, łapa. Okej, chyba pamiętam, gdzie jest kolejny punkt. Przynajmniej nie będzie tych łap. Jakieś pocieszenie. Okej. Dobra. O, no i chmurki piękne. Krzaczki, wszystko za niedługo wróci do życia. Ach. Tutaj na razie nie mogę się dostać. Mogę wydobyć to i to. No, dziękuję. Kolejny punkcik wersji.
powinien być gdzieś w tę stronę. O, właśnie, dokładnie będzie on tutaj. O, i stąd można tak ładnie tutaj doskoczyć, żeby zdobyć te oto klejnoty. Świetnie. Co mogę teraz zrobić? Tam nadal nie mogę się dostać. Ale mogę tutaj te oto klejnoty wysunąć. Świetnie. Tutaj potrzebuję drzewek. Okej. Nie pamiętam, gdzie jest kolejny punkt, który mi pozwoli je ożywić. Tutaj po tych chmurkach dojdziemy do kolejnego punktu. No w sumie możemy ten punkt sobie znowu podświetlać. Oki. Świat drugi, milusi. Ale ten jest oczywiście bardziej przyjemny, zdecydowanie. No i więcej tutaj można zdobyć. Okej. Tam pójdziemy później. Teraz mogę się przedostać jeszcze tutaj. Świetnie. To tak, tutaj zdobędziemy dwa. Brakuje jeszcze... czterech. Dobra, wiem. Tutaj są te dwa. To musimy przejść do świata wymiaru piątego, żeby usunąć tamten krzaczek. Okej. No, czyli pożegnamy się z tą oto... miłą częścią świata, niestety, chwilowo. A tylko potrzebuję... potrzebuję punktu ewersji, który znajduje się gdzieś jednak w tę oto stronę. No właśnie tam do góry. No, było miło, ale... musi się to niestety skończyć. Teraz... muszę się cofnąć do chmur. Później... później znowu muszę się cofnąć w prawą stronę, później znowu w lewo i będę w piątym świecie. W piątym wymiarze. Oki. W ogóle jeśli chodzi o zdobywanie literek, no to zdobywanie literek występuje tylko w wersji na Steama. I jedyne co za to mamy to osiągnięcie, więc nic też tak bardzo szczególnego. Ale szukanie ich chociaż jest jakimś wyzwaniem. No i dobre dla łowców achievementów. Dla osób, którzy chcą bardzo maksować gry. Punkt będzie tam, dobra. Dobrze. I prawie krzaczki zostały zniszczone. No ale jeszcze dychają. Teraz znowu się cofnąć w tę oto stronę i będziemy... mieli znowu łapska i w ogóle. Ale przynajmniej krzaczków nie będzie. Oki. No i są. I znowu jest coraz... coraz to gorzej i gorzej. No nie. Aha. No bardzo śmieszne. To jest bardzo śmieszne. No tak, po śmierci naturalnie... klejnoty wróciły do... bloku, więc... muszę się cofnąć do poziomu... trzeciego. Żeby móc z powrotem po nie pójść. No po prostu świetnie. To może teraz bez umierania. Dobra. Żyję, mam się dobrze, więc jest okej. Mam nadzieję. No nie tutaj chciałem, zdecydowanie nie. No. Ten poziom mamy zaliczony i w ogóle mamy wszystkie klejnoty, jakie można zdobyć w tej oto grze. Bo już w poziomie szóstym ich zbytnio nie ma. Znaczy ósmym. Okej. Okay.
I tak oto możemy dojść do zakończenia tej gry. Tak, jest jeszcze poziom 8, ale do tego za chwilę przejdziemy. Chcieliśmy uratować księżniczkę, dostaliśmy to. No nie powiem, całkiem niezły zwrot akcji. I game over. I gra się wyłączyła. Więc teraz, żeby przejść do poziomu 8, który da nam prawdziwe zakończenie tej gry, musimy wejść z powrotem do poziomu 7. I teraz jak zdobyliśmy wszystkie klejnoty, to widać, że tutaj mamy kolejny punkt wersji. Do prawdziwego piekła, do prawdziwego horroru. No tutaj już jest naprawdę koszmarnie. Przy okazji przeciwnicy, jak za chwilę się okaże, no właśnie, nie umierają. Więc tak, musimy przejść poziom 7 w ten oto sposób, nie umierając jeszcze przy okazji. Hej. Dobra. Musimy dojść do samego końca i wtedy odblokujemy poziom 8, który już będzie taki, no już ostatni. Więc no, jak mówię, dosyć krótka gra, ale bardzo przyjemna. Dosyć ciekawa. Sam pomysł jest bardzo fajnie wykonany. Okej. No i to jest ostatni poziom. Księżniczki już nie ma. Gdzie sobie poszła? W tym świecie chyba nie występuje. Ta oto fałszywa księżniczka, jak się okazało. Prawie wskoczyłem w ten krzaczek. Okej. O, tutaj nie ma punktu. Świetnie. Game over. Au. O. W sumie myślałem, że umieram, ale nieważne. Nieważne, żyję. Żyję i mam się dobrze. Okej. Punkt wersji będzie tutaj, jeśli dobrze pamiętam. Daj się zabić. Daj się zabić. Dziękuję. Znaczy, no ty i tak nie umrzesz, ale... chwilowo będziesz unieszkodliwiony. No. Tak już nieco lepiej, chociaż wciąż... jest źle. Bardzo niedobrze. No. Tak już nieco lepiej. Znikajcie, wredne kamienie. Okej, i za każdym razem... no takie coś nas tutaj blokuje, nie można się cofnąć. I w tych oto miejscach są checkpointy. O! Dobrze pamiętałem, że tutaj można tak ładnie się cofnąć. Okej. Czy jest tu jeszcze jakiś inny punkt wersji, który mogę wykorzystać? Mogę go niby tutaj znaleźć, ale... żadnego nie wyświetla, poza tym, który był tam. Okej, okay, nieważne. W ogóle teraz numer świata, nic, żadne punkty, nic się nie wyświetla. No cóż, coś tutaj jeszcze mnie goni? No, no oczywiście, że to mnie goni wciąż. Nie zabijaj, czy coś. Okej, okay, tam jest punkt wersji. Ten świat jest dosyć... ten świat jest dosyć w ogóle ciekawy, ten poziom, poziom 8 jest dosyć... ciekawy pod pewnym względem, pod tym, że można przejść ten poziom na wiele różnych sposobów. W sensie... są tutaj przeróżne punkty wersji i można przez to przechodzić do w ogóle zupełnie różnych pomieszczeń. Co jest całkiem interesujące. Więc zapewne, jeśli wy sobie zagracie w ten poziom i pójdziecie innymi drogami, no to znajdziecie zupełnie inne pomieszczenia. Okej, okay, znowu się cofnęliśmy.
Ja teraz staram się wybrać drogi, które prowadzą mnie przez takie oto części poziomu, które są dla mnie dosyć przyjemne, że tak powiem. Okej. Te, które nie sprawiają mi żadnych takich większych problemów, przynajmniej się tak staram. Znaczy tutaj doskoczę? Doskoczę, bez żadnych problemów. O, akurat jest ten tutaj. O, dobra. Jestem tutaj. Ten moment pamiętam, że był dosyć dla mnie uciążliwy, bo często wpadałem w tych przeciwników. Ale dobra, postarajmy się coś z tym zrobić, bo tylko chyba tą drogą mogę dojść do literki. Co jest dosyć dla mnie istotne. Au. Mógłbym jeszcze przejść do labiryntu, który jest możliwy, ale... Au. Labirynt w sumie, no... jest dosyć uciążliwy. Jeszcze bardziej niż ten moment. Okej, teraz postarajmy się to zrobić rozsądnie. Tam jest trójka przeciwników, która... no zwykle mnie... nieco lubi uśmiercać. Więc na spokojnie. Was tutaj też się pozbędę. Okej. I tu już jest chyba prawie końcówka tego fragmentu. No. O, i tutaj zdobędziemy ostatnią literkę, która jest gdzieś na tych krzaczkach. O, właśnie tutaj. No, jeśli wybierzecie inne drogi, to możecie na przykład ominąć w ogóle te oto pomieszczenie i nie zdobędziecie tej literki, więc trzeba na to nieco uważać. I tutaj... tutaj jest koniec poziomu i łapa. Mimo wszystko nagle się tutaj pojawia, mimo że mamy pierwszy wymiar. No nieźle. No tutaj żadnych klejnotów nie było oczywiście. I teraz możemy przejść do prawdziwego zakończenia tej oto gry. Teraz chyba powinno już być wszystko pod kontrolą, wszystko powinno być w porządku. No może nie do końca. Bo dzieje się to. Nasz bohater chyba... no też okazał się dosyć mroczny. Ale hej, znalazł swoją miłość. Jest jeszcze jedno zakończenie tej gry. Ale czy chce mi się je wam pokazywać? No zobaczmy. Zrobię pewnie jakieś malutkie cięcie, bo... muszę przejść do wymiaru czwartego, żeby uzyskać trzecie takie bonusowe zakończenie. No i oczywiście te łapska mnie dorwały wiele razy, zanim tutaj dotarłem. Ale jestem. Musimy... właśnie w tym oto świecie, w wymiarze czwartym, dotrzeć na sam koniec tego oto poziomu, przez co odblokujemy bonusowe zakończenie, które no... jest całkiem zabawne. Musimy tylko tutaj wykorzystać taki oto trik, żeby przedostać się w te oto miejsce. I no, uzyskamy teraz nieco inne zakończenie niż standardowo. Bo przenosimy się tutaj do wymiaru czwartego i zamarzamy w miejscu. Piękne. Piękny koniec naszej przygody.